pani przyjechała? Z Zamościa. Dlaczego do Choryńca? Bo zostałam skierowana. I jak wrażenia? Warto było? Przyznam się, że warto było. Jest to naprawdę piękne, przeurocze miejsce. Jest bardzo nawet dostosowane dla takich osób leniwych jak ja. Na wózku. Tak. I no, po prostu jestem zadowolona, bo mam dobre zabiegi. W wspaniałym miejscu jestem. Naprawdę to jest przeurocze miejsce. A podejście lekarzy, rehabilitantów i całej obsługi? I też nie mam zastrzeżeń. Nie wiem, czego się czepić. Nie mam czego po prostu. A jedzenie? Jedzenie to jest dobre, chociaż dla mnie jest najważniejsza rehabilitacja. A czy rehabilitacja przynosi jakieś efekty? Czy czuje pani się po niej lepiej? To znaczy tak, jestem bardzo zmęczona. I ja dopiero po powrocie do domu, tak po tygodniu, po dwóch, nabieram wigoru i jestem wtedy właśnie sprawniejsza, silniejsza. Wtedy dopiero poprawę czuję. A czy chciałaby pani wrócić tutaj do tego ośrodka? Oczywiście, że tak. Tu naprawdę jest czym oddychać, bo jest powietrze bardzo zdrowe. Pełniała zieleń wkoło. Jest to wszystko tak dostosowane, że naprawdę tak radość się czuje. Jest jedyne miejsce, gdzie można się wyciszyć, zupełnie się wyciszyć. A jakby pani zachęciła innych, żeby odwiedzili ten ośrodek? Ależ z całą przyjemnością zachęcam wszystkich, bo warto, naprawdę warto. Dobra rehabilitacja i wspaniałe miejsce, przepiękne. Jest co robić w przerwach i po rehabilitacji, prawda, po zabiegach. Jest gdzie spacerować. Naprawdę jest cudownie. Cudownie. A często byłam w innych, bo przebywam, to no, nie wszędzie jest taka możliwość spaceru, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Jest naprawdę cudownie, jest cudownie, to. I można przezwyciężyć swoje ułomności, tylko odrobina współpracy, chęci współpracy z rehabilitantami, bo to jest bardzo istotne. Bo kto się domyśli, co mi potrzeba, prawda? No właśnie, więc jeżeli ja wyjaśnię swoje potrzeby, więc znajduję z drugiej strony właśnie odpowiedź pozytywną.